Dzień dobry Państwu, Piotr Niemczyk, Obywatele News. Kontynuujemy nasz specjalny program dotyczący skutków polityki rządu związanej z epidemią. Naszym gościem, Państwa i moim, jest dzisiaj pan Wojciech Wower. Jest to przedsiębiorca zarządzający firmami transportową i budowlaną. Panie prezesie, jak pan ocenia skuteczność, no jeszcze tutaj skutków na pewno nie widać, ale jak można będzie w przyszłości ocenić skuteczność pakietu antykryzysowego? Czy pan widzi, że to jest realna pomoc dla przedsiębiorców, czy to jest raczej propagandowa argumentacja? Znaczy, powiem szczerze, na obecną chwilę sposób uzyskania jakiejkolwiek pomocy, uważam, że to na obecną chwilę to coś takiego nie istnieje, według mnie. Nie ma, tak? Czyli, że tak powiem, zapory biurokratyczne są większe niż ewentualne korzyści, tak? Czy jakoś tak? No tak, no generalnie na razie ten pakiet, który jest skierowany, mówiąc o przedsiębiorstwach, mówimy o przedsiębiorstwach jednoosobowych i do 9 i zatrudnienie do 9, także nie mówimy o średnich przedsiębiorstwach. Tutaj no, coś mówi się o tym, tak, ale nie ma żadnych konkretów. Nie wiemy, co w tej kwestii, jak to będzie wyglądało, tak? Także no, trudno jest cokolwiek powiedzieć, to jest bardzo ogólnikowo. Nie wiemy, na czym ma ten pakiet polegać, jak to ma wyglądać. O czymś mówimy, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to w rzeczywistości wygląda. Panie prezesie, a media są pełne spekulacji dotyczących ewentualnych zwolnień, że są takie szacunki, że bezrobocie może nawet sięgać 2 milionów. Jak pan jako przedsiębiorca to widzi? Na przykład, czy panu też grożą jakieś zwolnienia, że będzie pan musiał zwolnić pracowników, czy jakoś na razie utrzymuje pan płynność zamówień? Znaczy, powiem tak, że w zależności od jakiej tam branży rozmawiamy, tak, bo dzisiaj w pierwszej kolejności ten problem dotyka branży transportowej i tutaj powiedzmy w zależności, czy to jest oczywiście transport w branży spożywczej, no, na obecną chwilę nie jest zagrożony, ale już cały pakiet automotive dotyczący powiedzmy, jak wspomniałem, pakietu automotive, tak, czyli całej dystrybucji części samochodowych łącznie z ich produkcją i transportem pojazdów, gotowych już wyrobów, no to jest koszmarne, bo po prostu firmy, 100% firm już stoi, także już się zaczynają zwolnienia, zaczynają się wyrejestrowania pojazdów, zaczynają się wnioski o przedłużenie leasingów, czy prolongatę odłożenia spłaty rat, to już się dzieje. Panie prezesie, a gdyby pan chciał przekazać rządowi jakieś konkretne oczekiwania, jakiego rodzaju pomoc rzeczywiście miałaby znaczenie dla średnich firm i większych? Żeby to było skuteczne, żeby, nie wiem, walczyć z bezrobociem na przykład, tak? Z mojego punktu widzenia to byśmy oczekiwali jasnych deklaracji, na czym to wsparcie ma polegać i jak to później będzie funkcjonowało w przyszłości, tak? No bo jeżeli powiedzmy nawet składki ZUS mają być odłożone, zawieszone na 3 miesiące, które później w późniejszym czasie mają być zostać spłacone, no to wiemy, że to po prostu to nijak ma, no ponieważ to nie jest tak, że dzisiaj jest kryzys i za 3 miesiące wracamy, wszystko wraca do normy i my ze zdwojoną siłą powiedzmy pracujemy. To nie jest tak, także to musi być osiągnięte w czasie, no i sytuacja, która jest tu i teraz, to co funkcjonuje tu i teraz, to muszą być konkretne działania, tak. To samo na przykład w przypadku ZUS-u zawieszenie składek i odroczenie w czasie, to nie jest rozwiązanie dla przedsiębiorców, to nie jest żadne rozwiązanie. Rozmawialiśmy z Jerzym Hausnerem, profesorem Hausnerem, byłym wicepremierem, który patrzy na to, co robi rząd i mówi, że ja nie rozumiem, dlaczego rząd nie robi w tej chwili akwizycji zamówień od biznesu prywatnego. Tak? W Stanach Zjednoczonych Trump, trudno powiedzieć, zlecił, no, ale zażądał od General Motors, żeby przestawili się z produkcji na, nie wiem, silników na produkcję respiratorów. Czy na przykład widziałby pan jakieś rozwiązanie w branży budowlanej? Na przykład skądinąd wiadomo, że w czasach kryzysów, czy w latach 30., w okresie międzywojennym, na przykład duże zlecenia infrastrukturalne no, były takim czynnikiem utrzymania pewnego, no, wzrostu gospodarczego to nie, ale utrzymania zamówień na odpowiednim poziomie. Czy na przykład widzi pan taką możliwość, że to by w Polsce na przykład mogło mieć miejsce i czy to by miało rzeczywiście sens ekonomiczny? Znaczy, wydaje mi się, że branża budowlana jest dużym motorem napędowym gospodarki i skierowanie środków na te wszystkie projekty infrastrukturalne, w których tam gdzieś bierzemy udział, myślę, że to bardzo mocno by miało, duży miałby wpływ na to, żeby no, ożywić, powiedzmy tak, ożywić sytuację.
A jakby na przykład w branży transportowej jakieś interwencje rządowe miałyby sens? No słyszymy, że w tych ustawach związanych ze stanem epidemii, tak naprawdę to są kopie ustaw, na przykład o klęsce żywiołowej czy o stanie wyjątkowym, w tym wypadku te zastosowania, na przykład, że jest możliwość ustalenia sztywnych cen. Na przykład, że gdyby rząd próbował ustalić sztywne ceny na usługi transportowe. Pan mówi, że te stawki odbiorcy usług zaniżają te stawki teraz, prawda? Pod pretekstem spadających cen paliwa, ale także z powodu swoich oszczędności. Znaczy, czy widzi pan taką możliwość, że rząd mógłby wprowadzić stawki stałe na usługi transportowe i czy to by przyniosło więcej szkody czy pożytku? Stałe stawki, myślę, że znaczy, transport jest to jednym z czynników, które tworzy, powiedzmy, no, jest udział ma i myślę, że to ma jakieś duże znaczenie, ale usztywnienie stawek, czy tam ich regulacja, myślę, że to nie jest dobre To rynek rozwiązanie. jednak, rynek powinien regulować, tak? No dokładnie, no bo powiedzmy takie sztuczne tworzenie cen, to myślę, że to nijak ma się do rzeczywistości. No przynajmniej tego nie jesteśmy nauczeni. No tak, no urzędnicy nigdy w życiu tyle o rynku nie będą wiedzieli, co działający na nim przedsiębiorcy, ale ja nie dlatego, że to rekomenduję, tylko dlatego, że przepisy o tym mówią, tak? Że co prawda one mówią bardziej o usługach, o towarach i usługach konsumpcyjnych. Panie prezesie, czy jak pan patrzy na tą sytuację, czy pan ma jakieś własne obserwacje, na przykład co można by zrobić, żeby te koszty kryzysu były jak najmniejsze, co można zrobić, żeby, nie wiem, punkt odbicia po zakończeniu epidemii dla gospodarki był jak najlepszy, czy jakieś własne obserwacje, z którymi pan się by chciał podzielić z widzami? Czekamy na rozwój sytuacji. Sami nie wiemy. Na razie jest panika wszechobecna, że tak powiem, sytuacja, która powoduje, że robią się zatory płatnicze. Myślę, że to trzeba by w tym kierunku gdzieś uspokoić rynek i działać, żeby mimo tego, że jest naprawdę odczuwalne to spowolnienie, no zachować trochę tego spokoju i zdrowego rozsądku, tak? Bo powiedzmy, no, gro firm, mamy tego świadomość, gro firm tego po prostu nie wytrzyma. No, zwłaszcza w branży transportowej jesteśmy dużym graczem na arenie europejskiej, ale no, sami sobie z tym problemem nie poradzimy. Dzisiaj ciężko jest, myślę, wróżyć i jakieś tam scenariusze zakładać na przyszłość. Nie wiemy, czy mamy zwalniać ludzi, czy mamy nie zwalniać. No, nie wiemy, naprawdę to jest stan zawieszenia, nie wiemy, co się będzie działo. Czyli jakby tak, wie pan, spróbować pana wypowiedź podsumować jednym słowem, to ja bym powiedział, że tym słowem jest niepewność, że tym, co najbardziej w tej chwili jest, sprawia trudności w prowadzeniu biznesu, to jest niepewność, że właściwie nie wiadomo, co będzie, tak? Niepewność, tak jest, do potęgi drugiej nie wiemy, sami nie wiemy, naprawdę rozmawiam ze znajomymi z branży innych, naprawdę nikt nie wie, co nas czeka, nikt nie wie, co nas czeka, nie wiadomo, czy dalej prowadzić działalność, inwestować, czy wszystko zawieszać, nie wiemy, w którym kierunku iść kompletnie, nie wiemy. Bardzo panu dziękuję. To bardzo smutne są konkluzje, bo jak rozumiem, jest pan prezesem firm, które sobie dobrze radzą na rynku i tego rodzaju smutne wnioski no, źle rokują dla całej gospodarki. No, bardzo panu dziękuję. Bardzo. Życzę wszystkim wytrwałości i pewniejszej przyszłości. No, wie pan, my panu życzymy przede wszystkim, bo to żyjemy, znaczy my tam coś produkujemy, ale z pana podatków też trochę żyjemy. No. Znaczy zarabiamy niby na siebie, ale gospodarka, wszystko na ten, więc jeżeli się nie da przedsiębiorcom prowadzić biznesu, to konsekwencje dla całego społeczeństwa będą fatalne. No. I to jest bardzo niepokojące. Przykre jest to, że nikt nie ma tego świadomości. Nie wiem dlaczego i nikt o nas nie pamięta. Ach, gorzej, myślę, że są ludzie, którzy mają świadomość, tylko nie dopuszcza się ich do głosu. No. Bardzo panu dziękuję.